Pana zdaniem, na czym polega ten sportowy fenomen Tomasza Golloba? Dlaczego to właśnie on stał się jedną z największych gwiazd żużla w Polsce, ale i na świecie? No dlaczego? Ja myślę, że raz, że talent, bo bez talentu się nic nie zrobi, predyspozycje do tego, a poza tym no, trzeba powiedzieć, że Tomasz wkładał dużo pracy w to. On jak zaczynał trenować, to światła musieli mu na koniec zapalać, jeżeli były, prawda? Bo to nie był trening godzinę, dwie, on jeździł pół dnia, prawda? Grodzą się nam co jakiś czas jakieś takie ekstra talenty, prawda? Jeżeli ten talent potem jest poparty pracą, mądrością swoją, to z tego się rodzą tytuły Mistrza Świata. Chociaż mogę powiedzieć jedno, że Tomasz Golob dla mnie powinien być Mistrzem Świata za 4 razy, bo takie ma umiejętności. No właśnie, a jak wiadomo, był tylko raz. Zdobył indywidualne Mistrzostwo Więc Świata uważam, w 2010 tak, roku. Że do tego swojego talentu i możliwości czegoś mu jednak brakowało. A czego w takim razie? A może takiego wyrachowania, liczenia po prostu, tak jak Greg Hancock potrafi ciułać te punkty cały rok i na koniec się okazuje, że zostaje mistrzem świata, prawda? Tomasz był, jak to się mówi, takim fighterem, gdzie potrafił postawić wszystko na jedną kartę. Najczęściej się udawało, a nieraz nie, prawda? Tomasz Golob 3 tygodnie temu był tutaj gościem w tym studiu i mówił również o swoich planach dotyczących startu w rajdzie Dakar. On chciałby w tym Dakarze wystartować w samochodzie, pojechać samochodem i próbować, powiedzmy, swoich sił aż 5 edycjach, czyli aż 5 lat poświęcić na starty w rajdzie Dakar. Co pan sądzi o tym pomyśle? Jak pan postrzega jego perspektywy, jego potencjał? Znaczy, jak usłyszałem, że ma plan na motocyklu, to powiedziałem, że najgorsze, co by sobie wybrał. Bo to, że ktoś jeździ na motocyklu i na motocrossie, to nie znaczy, że umie jechać w rajdzie terenowym. Tam panują inne po prostu, są inne reguły gry. Próbował pan to wybić z głowy Tomaszowi Gollobowi? Ja nie rozmawiałem z nim na ten temat, tylko gdzieś tam powiedziałem i to było napisane, że w samochodzie, tak, niech się bawi, ale tam się jedzie olbrzymią szybkością przez pustkowia. GPS po prostu prowadzi, ale nigdy nie wiadomo, czy za chwilę będzie urwisko, czy olbrzymia dziura w ziemi, czy kamień olbrzymi gdzieś tam. I to trzeba mieć doświadczenie do tego. Na motokrosie, no wiadomo, że jeździł, skakał w ciężkim terenie, ale to był zawsze tor, który znał, bo on się zamykał, prawda? Także jeżeli chce spróbować, to bardzo dobrze w samochodzie. W książce sporo miejsca poświęca pan też sytuacji z 2013 roku, czyli rezygnacji Tomasza Golloba ze startu w półfinale drużynowego Pucharu Świata w Częstochowie. Tutaj przytoczę cytat na ten temat. Dostałem od Tomka telefon, zdębiałem. Powiedział, że patrzył na tych smutnych zawodników przy stole, na Patryka Dudka i Przemka Pawlickiego. Uznał, że oddaje im swoje miejsce i wyjechał z Częstochowy. Media zaczęły spekulować, a Tomek mówił, że był gotowy. Lecz to ja z niego zrezygnowałem. Stawiał mnie w strasznym położeniu. Pan miał wtedy pretensje do Tomasza Golloba o tę sytuację? Nie wiem, próbował pan z nim rozmawiać, żeby wyjaśnić to wszystko jakoś w mediach? Ja powiem, że to właśnie ten charakter sportowy zrobił, że zawodnik niekiedy nie umie po prostu się przyznać, po prostu, że było trochę inaczej. I rzeczywiście tak było, bo Tomek przyjechał kontuzjowany, on miał wypadek na motokrosie. Tomek przyjechał, brał zabiegi, deszcz padał, zawody były odwołane. I mówię do Tomka, no, jak będzie padać jutro i będzie tor ciężki, to może niech pojedzie Dudek, a ty pojedziesz mi za tydzień zdrowy, prawda? I z tego zaczęła się cała po prostu zawierucha. No, ostatecznie to ja jestem trenerem jeszcze i byłem wtedy. I potem no, zrobiło się nieprzyjemnie, a ja już po prostu nie chcę nawet na ten temat dopowiadać, bo media też dużo nakręciły. Każdy podawał co innego. A dzisiaj pozostaje pan w bardzo dobrych relacjach z Tomaszem Golobem? W dobrych. Dobrych, nie bardzo dobrych. Kiedyś byłem z Tomkiem, no tak to mówiłem, palca bym sobie dał za niego uciąć. Bo i to, co on robił dla kadry, te biegi decydujące, wygrywał to wszystko, prawda? To i ta jego radość na podium, jak tam staliśmy, hymn, to trzeba powiedzieć, że
no warto było to wszystko widzieć, prawda, z bliska, to wzruszenie wszystkich zawodników, ale Tomek mi mówi, o widzisz, no takich chwil warto żyć, prawda. Chodziliśmy potem po torze, tam z tym Pucharem Świata, super było. Ja myślę, że to nie były Tomka po prostu, a już nie chcę mówić, ja miałem 1,5 roku sprawę sądową z jednym panem właśnie To na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali na temat tej głośnej awantury, którą również opisuje pan w tej książce bardzo szeroko i bardzo otwarcie. Chodzi oczywiście o sytuację z prezesami Ostrów Wielkopolski, którzy mocno pana obrażali po meczu w ubiegłym sezonie. Czy pan był mocno zaskoczony i rozczarowany tą sytuacją? Najpierw mocno pana obrazili, potem jeszcze przyjechała policja, było badanie alkomatem. No cóż powiedzieć, no... Badanie było godzinę po zawodach. Dzisiaj wiem jedno. Był to ostatni mecz sezonu. Przyjechali przyjaciele, jak to się mówi, z dalekiej Łotwy. Dzisiaj nie ma mowy, żeby nawet w nocy na stadionie, żeby iść i piwo wypić, bo nie. Nauczka dla mnie na całe życie. To czego się pan nauczył, skoro była to nauczka? Nauczka? Nauczka taka, że trzeba się bardzo mocno zastanowić, z kim można pracować i jak postępować. Ja myślę, że wielu można byłoby tak w Polsce, jak to się mówi, sponiewierać, bo i dzisiaj wszyscy już mi mówią, że niestety, ale czasy się zmieniły i czasy takiego fajnego, jak to się mówi, nie towarzystwa, tylko kumpelstwa między drużynami, między trenerami, to się skończyło, bo to pokazało, że można się bardzo sparzyć. Czyli czuł się pan i sparzony, i sponiewierany, tak? No, powiem, że no, nie można się czuć fajnie, jeżeli na TVN24 no, mój prezes wyzywał mnie jak najgorszego, prawda? Jeszcze obok stała pani prezes. Nie będziemy cytować, bo to jest wstyd. I czułem się po prostu no załatwiony, tak można powiedzieć brzydko. Odchorowałem to. I tak mi zadzwonił jeden przyjaciel z Ostrowa i powiedział mi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I przetrzymałem to. Wzmocniło? Tak, przetrzymałem to i powiem, że wyciągnąłem dużo wniosków. Lekcja może była i potrzebna. Po tej sytuacji wydaliście oświadczenie, pod którym podpisali się zarówno prezesi, jak i pan. Wyglądało na to, jakbyście, to już kończąc ten wątek, ale wyglądało na to, jakbyście doszli do porozumienia, natomiast po przeczytaniu tej książki, no widzę, że tak nie, że chyba tak, do końca tak nie jest. To było inaczej, bo ja nie podałem się do dymisji za dwa dni. To się prezesi podali do dymisji, tak. Prawda? Na drugi dzień chcieliśmy dojść do porozumienia dla dobra, jak to się mówi, żużla, prawda? I napisaliśmy oświadczenie, w którym staraliśmy się wytłumaczyć, że wczoraj poniosły nas nerwy i źle postąpiliśmy, to, że prezesi przyprowadzili policję. Ja mam wyrzuty do siebie, że ja w ogóle się pozwoliłem przebadać alkoholem, dlatego że... No nie musiał pan tego robić. Ja tego nie musiałem robić, od tego się zaczyna. Bo raz, że to było godzinę po meczu, drugie, ja nie byłem pracownikiem. Mnie nie obowiązywały stosunki... Działał pan jako firma. Tak, ja działałem jako firma. Już byłem po wykonaniu zadania. Ten mecz był wygrany przez nas 8 punktami, powinien być 10. Holta miał defekt, gdyby nie to... Ale myśmy mieli awans, od tego się zaczyna, że już przed tym meczem my wiedzieliśmy, że Łotysze nie pojadą w Ekstralidze, bo nie spełnią warunków po prostu ekstraligowych i ja już w Rybniku po ostatnim biegu, gdzie obroniliśmy się, pogratulowałem prezesom, teraz myślcie już Ekstralidze albo nie, prawda? I ja myślę, że ta sytuacja klubowa, czyli no, czego się spodziewaliśmy, że finanse, jak to się mówi, leżały, prawda? I klub nie dostałby tej licencji na Ekstraligę i nie wiem, ja myślę, że prezesi bardzo żałowali tego, bo przypuszczam na 99%, że gdyby nie ten występ w tej telewizji,
znaczy, żeby nie ten gość, który nagrał tą scenę i potem ją udostępnił właśnie, że cała Polska sobie to obejrzała, to Żurel dzisiaj byłby w Ostrowie. To już na sam koniec proszę krótko tylko powiedzieć, jak długo zamierza pan jeszcze pracować w roli trenera? Nie wiem. Powiem, że także... Żal będzie odejść. To znaczy, żal będzie odejść. Dopóki będę potrzebny i będę się czuł jak zdrowo, czyli będę miał tak jak teraz się czuję, prawda? To sobie mogę pracować, a jeżeli już nikt nie będzie mnie chciał... To jeszcze długa kariera zawodowa przed panem. To może jeszcze za 10-20 lat. Nie wiem. Niekiedy już czeka, to męczę. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski na żużlu.